rozsułek tutaj. Mam, że dzisiaj po prostu zrobimy dzień filmowy i trudno, nie? Audiobook w tle, dom na wyrębach. Boli, jak mnie boli to, że ja nie ćwiczyłam tyle dni. To bardzo, 7 pakietów stali. Tylny od wyrębów świat, stworzony przez Markeza. Zrobiliśmy wspólnie z moją Anią ukochaną. A tutaj gotuje się ryż. Zaraz. Że jak mam na kolanach jedzonko, to przychodzi gościu, żeby wjeżdżać, nie? Sarek i nadto jest kozi. Ja stoimy już 2,5 godziny. A to miks sałat, pomidor. Bardzo ładnie. Proszę bardzo, z warzywkami do tego. Mamy pitę na suchej patelni podsmażoną. A z pauzy, poczekaliśmy jeszcze chwilę. Ale 19 stopni jest. No jest się... Drodzy Państwo, pędzikiem załadowana jedna szpulka, 14 ton. Andzia, proszę bardzo. Matko Boska, co ta za kobieta robi za wymyślne kolacje? Fajne. Właśnie dowiedzieliśmy się, że musimy czekać do 6 rano. Biuro jest nicht geschlossen, biuro jest noch auf. Nie ma biuro. Ich wurde im Büro. Nein, du bist biuro jest noch auf, bis 9.30. Biuro jest auf. Immerhin schnell, biuro jest noch auf. Immerhin. Ten był przy nich woźniak, który razem z Kosmalą usadził Durka. Przecież nic ci nie da to, jak będziesz tak napierdzielał. No to idiotę robię. Mówią, że biuro otwarte, jadę tam, kurwa, nikogo nie ma. Późnym wieczorem 20 marca załadowaliśmy krążek stali w Niemczech w Duisburgu, docelowo do miejscowości Sagunto w Hiszpanii. Na pauzę 9-godzinną zatrzymaliśmy się na strefie przemysłowej niedaleko niewielkiej francuskiej miejscowości Valence. Samo południe, cieplutko, 24 stopnie. Szkoda było zmarnować tak piękną pogodę w pierwszym dniu wiosny, więc zjedliśmy obiad, ja ogarnęłam się troszkę, zabraliśmy aparat i ruszyliśmy w miasto, rozkoszując się pierwszą taką temperaturą w tym roku. Nawet moje portki doskonale pasowały do klimatu, jaki zastaliśmy tamtego dnia. Jeszcze nie do końca wyzdrowiałam i troszkę niechętnie wypełzłam z kabiny, martwiąc się, że będę kaszleć, dusić się i smarkać po drodze, ale Damian uznał, że dobrze mi taki spacer zrobi, biorąc pod uwagę pogodę i fakt, że mija już drugi tydzień gnicia w kabinie bez żadnego wychodzenia właśnie przez tą nieszczęsną zarazę. Cieszyłam się, że tak powiedział, ponieważ brakowało mi wyjścia z kabiny. I nie ukrywam, że z dnia na dzień łapałam coraz większego doła. Nienawidzę zmarnowanych okazji i straconych szans, a każda pauza w dzień, w której była możliwość wyjścia i zobaczenia czegoś fajnego, niezmiernie mnie smuciła. Szczególną taką pauzą była ostatnia weekendowa, gdzie staliśmy sobie na bazie, pogoda była fantastyczna, nasza osobówka do dyspozycji, 2 cieplutkie dni i mnóstwo atrakcji wokół, a ja w kabinie, żałośnie wyglądając na słonko za szybą. Ciężko było odmówić sobie takiej okazji, ale zdawałam sobie sprawę, że to dla mojego dobra, a kolejne olanie przeze mnie mojego stanu zdrowia na pewno nie skończy się dobrze. Więc grzecznie, popijając rosołek zrobiony przez Damiana i przyjmując leki, pozwoliłam mu zaopiekować się mną przez weekend. Nie ukrywam, że przez ten cały czas, zresztą do tej pory, bo dalej nie jest ze mną najlepiej, czułam się we własnym ciele więźniem odsiadującym wyrok za niewinność. W momencie, gdy fajnie zaczęłam wypracowywać sobie kondycję i biegałam już coraz dłuższe dystanse, musiała na mojej drodze stanąć przeszkoda skutecznie uniemożliwiająca mi realizację moich ambitnych, jak na mnie oczywiście, sportowych planów. No cóż, co się odwlecze, to nie uciecze, prawda? Francuska Walencja to niewielka miejscowość leżąca nad brzegiem Rodanu w odległości zaledwie 100 km od Lyonu. Turystycznie zupełnie niedoceniona, a szkoda, bo jest miejscowością idealną. W sam raz na kilka przyjemnych godzin bez tłumów, przez które trzeba by było się w innych, bardziej obleganych miejscowościach przeciskać. Przyjemnie spacerowało się urokliwymi uliczkami, racząc się pierwszymi ciepłymi wiosennymi promieniami słońca.
To tu, to tam, niespiesznie przystawałam, robiłam zdjęcia, zachwycając się starymi zabytkami i fantastyczną pogodą. Nie ukrywam także, że ciężko mi się chodziło przez to, że póki co nie do końca dobrze oddycham przez wydzielinę, która zalega mi w drogach oddechowych, przytykając zarówno nos, jak i gardło. Na całe szczęście powolutku odkrztuszam intruza i liczę na to, że odpoczynek pozwoli mi wrócić do stanu świetności w najbliższym czasie. Na sam koniec naszej wędrówki poczuliśmy się trochę głodni, więc podreptaliśmy na małe zakupy. Do koszyka wpadły francuskie rogaliki, jakaś pizza, którą po małym osobistym ulepszeniu podgrzaliśmy sobie na patelni na kolację, a także kilka innych produktów na najbliższe dni w trasie. I nie wiedzieć kiedy, łącznie przeszliśmy tego dnia prawie 14 km. Odpoczęliśmy jeszcze chwilę, zjedliśmy, skończyliśmy pauzę i ruszyliśmy dalej w kierunku Sagunto. Serdecznie pozdrawiamy. I drodzy Państwo, dojechaliśmy do naszego celu podróży. Teraz trzeba jeszcze tylko odpowiednimi ścieżkami tutaj trafić do odpowiedniej hali. Proszę bardzo, Andzia moja tutaj dziarsko prowadzi ciężaróweczkę. Całkiem prawym pasem, tak. No i tyle. Rozładujemy tą szpulkę i zobaczymy, co później. No. O, i jesteśmy zameldowani, czekamy w kolejeczce, proszę bardzo. To autko jest przed nami, tutaj to. Tam jeszcze jedno jest na hali i tak po kolei będziemy sobie wjeżdżać przodem, później wyjeżdżać tyłem. No, tak to wygląda. Ale pierdolu. Ja pierdolę. Co? Siwy dym. Ej, właśnie coś jebło i pali się tutaj, nie? Ja pierdolę. Patrzcie, ile ich tam jest. Ciekawe, co to pizło. Wyjechaliśmy z hali, tylko chciałam wam pokazać, że kuźwa ewakuowali wszystkich. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale ewakuacja jest! Grubo! No, jesteśmy, drodzy Państwo, rozładowani. Szybko poszło. Ludzie po ewakuacji już się schowali do środka. Także czekamy na zlecenie. Póki co jedyne zlecenie, jakie mamy, to zlecenie na śniadanie. Robimy śniadanko sobie, no czekamy. Po prostu jajeczka. A gdzie są te pomidorki, co wyjęłaś? No, tam leżą, jajeczka się gotują, także zrobimy sobie śniadanko, może w międzyczasie coś będzie do robienia. Na razie muldy żeśmy nie chowali, bo w razie coś jakby jednak się okazało, bo też często tutaj w tym Sagunto ładujemy szpulkę, jakby się okazało przypadkiem, że jednak mamy szpulkę ładować, to żeby dwa razy roboty nie robić, nie? Mhm. A i proszę, Andzi porcja już jest gotowa, czyli mamy serek wiejski ze szczypiorkiem, kabanosiki i takie wiosenne kanapeczki z serkiem, Filadelfia, ogórek, pomidor, miks, sałat, do tego jajeczko i rzeżucha. Tak świątecznie prawie, żebym powiedział. A i proszę bardzo, tu jest moja porcja. No, zlecenie, to znaczy zlecenie. Dostaliśmy kierunek, na który trzeba jechać, także jemy i jedziemy. Dobra, drodzy Państwo, wyjechaliśmy sobie. Jedziemy, no ogólnie blisko mamy i to nawet bardzo drodzy blisko, bym powiedział. Państwo, czy mamy kogoś tutaj z Lubelszczyzny? Z Roztocza. Kto z Roztocza jak z Roztocza, ale może, nie wiem, czy może znacie Guciów? Albo, no zwierzyniec na pewno znacie, jeżeli jesteście z Lubelszczyzny. Zresztą nie tylko lublinianie, mogę tak powiedzieć? No tak. Znają swoje tereny. Podejrzewam, że wiele osób po prostu tam sobie jeździło na jakiś wypoczynek, wakacje. No, a zmierzam do tego, że myślimy nad tym, żeby się wybrać tam na urlop. No. No i ten Guciów mnie bardzo mnie... Mogę? Nie, no patrz, no co za dziad, patrz, pokaż mi. Nie da mi normalnie zjechać sobie. Jego pas się dołączył do naszego pasa, to stwierdził, że wyprzedzi prawym, nie? Tak, ja bym... No dobra. Jak na drogach, to się Hiszpanom spieszy. Na firmach? Powolutku. Siesta maniana. Tak.
więcej jedź, bo zaraz ci będzie Scania, kurwa, następna prawym, idiota wyprzedza. No, debil. I w ogóle widziałeś, jakie manewry odstawiał? Tak, bo już też cię chciał prawym wyprzedzać, nie? No tak. Weź dokończ, proszę cię, temat, bo ja jestem skupiona na jeździe. Bo już wam mówię, o co chodzi. Ostatnio wróciliśmy do audiobooków Stefana Dardy. Teraz jesteśmy na etapie Słonecznej Doliny i tam akcja tych audiobooków, tych opowieści, tego wszystkiego dzieje się właśnie na Lubelszczyźnie. A Andzia ma do tego jeszcze taką fazę, że teraz na przykład jak słucha Słonecznej Doliny i wcześniej Domu na Wyrębach, to zaznacza wszystkie miejscowości, czyli zaznaczyła teraz ze Słonecznej Doliny właśnie, zaznaczyła Guciów, Zwierzyniec zaznaczyła, tak. I te wszystkie, tak, i te wszystkie pobliskie miejscowości i przy okazji zaznacza tam te miejsca, które są opisane we filmie, jak na przykład właśnie Słoneczna Dolina. W jakim filmie? Audiobooku? Filmie. Chciałabym, żeby film zrobili. Właśnie wpisywałem w Google, ale nie ma. Nie, nie ma, ja też wpisywałem. No, nie ma. No. Chociaż to by musiał być serial, a nie film. Bo by na film to by za bardzo ten, moim zdaniem, trochę to okroili. No, także stwierdziliśmy, że skoro w tym roku w końcu idziemy na urlop, to wybralibyśmy się z miłą chęcią tam, poczuć ten sielski taki klimat, jak tam jest, nie? Tak. No, ten opisywany, bo naprawdę jak tak, jak wsłuchujemy się w to, no to aż nam się chce. No i pytanie nasze, czy wy znacie tam jakieś fajne miejscówki? Tak. Czy byliście, wiecie, mi szczerze, marzy mi się domek taki dwuosobowy najlepiej, niewielki, jakby był kominek, to by był duży plus. No. I po prostu, żeby był w takiej głuszy. W krzakach, w lesie, tak. Totalnym, na zadupie. Tak. I tak byśmy sobie chcieli odpocząć. Tylko, żeby tam strzygi żadnej nie było, tak jak jest tam w opowiadaniu. Większej niż ja, to nie będzie. No, w sumie tak. Gdzie za Andzią nie pojadę, to będę bezpieczny, moim zdaniem. Żaden demon się nie zapuści w nasze domowe ognisko, moim zdaniem, skromne. No. Jeden już wystarczy. Tak. Terytorium nie będzie, wiesz, przekraczać. Tak. Bezkonkurencyjne nawet, żebym powiedział, bo nie ma szans. Dobra, drodzy Państwo, przyjechaliśmy na pierwszy załadunek. Ciasno jak cholera, jak to w Hiszpanii. Tutaj na styku w ogóle przechodzisz tą stroną, nie? Masakra. Jeśli tutaj trzeba będzie przycupnąć, zaraz pójść się zameldować. Zobaczymy. Tam dalej chyba, tak? No tak, tak, mam krzyże, nie tu. I zobaczymy, co to będzie. Dobra, jesteśmy w pierwszym miejscu postawieni dobra, pod rampę. Dobra, drodzy Państwo. Ogólnie to są stałe teksty, nie? Tak, powinieneś mieć w ogóle takie bluzki, dobra. Z takimi stałymi tekstami, nie? Tak, dobra, albo drodzy Państwo. Ogólnie mamy dwa rozładunki, to jest jeden z nich. Mogliby się pospieszyć, bo my czas pracy mamy do 17.30, jeszcze drugi załadunek nas czeka, nie? Kurka, wódka. To cieplutko jest. No, ale to już ma być zimno w Hiszpanii, podobno. Drodzy Państwo, 85 km do Czwelu i jesteśmy załadowani w jednym miejscu, potem będziemy jechać na drugie miejsce i tam się załadujemy, a potem jedziemy do Holandii palić zioło. Czy ty żeś się przegrzała w kabinie? Przegrzałam się. Łeb mnie boli. Zaczynają się upały. Właśnie słyszę, kuźwa, no. Jak widzicie, mamy tutaj miejsce numer 3, numero 3. Więc tutaj się podstawiamy, dwa boki trzeba będzie otworzyć i będziemy ładować zawieszenia do Skani. No, takie hece. 18 palet. Drodzy Państwo, farbą śmierdzi. Pachnie akurat. Nie, śmierdzi, ja nie lubię tego zapachu. Tak. Nie lubisz zapachu farby? Głowa później boli. W ogóle tak z Andzią doszliśmy do wniosku, że to jest pierwszy raz, odkąd mamy ten zestaw. Czyli prawie rok zaraz będzie, że musimy dwa boki otworzyć, nie? No. No. A będziemy jeździć, no widzicie co to jest, nie? Ja wam pokażę tutaj w Skani. O to będziemy jeździć, to. O to. Co ty gadasz? To, no. Co ty dajesz? No, chodź tam sobie zobaczysz na to ten. To takie rzeczy wiesz? No, ho. A skąd? No chodź, pokażę to. Ho, póki nikogo nie ma. No, zaczyna się. O, zobaczcie. Leżą sobie piórka. Jezu.
że nie łaszczą mi po plecach. Osa? No co ja wam będę mówił? Zaczynają się upały, kurka, wódka hiszpańskie, 26 stopni. Załadowani jesteśmy, jedziemy. Pierwszy rozładunek jest w Venlo, tam 7 palet, malutkie takie, 700 kg. Drugi rozładunek jest kurka wódka w Skanii, w Zwolle. Także zapierdzielamy. A co? No ciekawe, gdzie dojedziemy, ciekawe. Jeszcze wam tylko powiem, że do celu mamy 1725 km. A dzisiaj jeszcze przejedziemy niecałe 2 godzinki i pauza. Bo żeśmy wczoraj o 20.30 ruszali, także już żeśmy się narobili. Dzisiaj kilometrów już żeśmy najechali, dzisiaj starczy. Jeden rozładunek, dwa załadunki, także dzisiaj było co robić, było co robić. Skręć w lewo na rondzie i zjedziemy. Dobra, drodzy państwo, przyjechaliśmy na Vinaros. Czemu przyjechaliśmy na Vinaros? Nie dlatego, że idziemy sobie na plażę znowu. Chociaż moglibyśmy, ale nie idziemy. Po prostu przyjechaliśmy tutaj, żeby nam paliwa nie podpierdolili na autostradzie, a wszystkie parkingi takie opinie mają, więc przyjechaliśmy sobie tutaj na zadupie, no i będziemy sobie tutaj stali pauzę dziewiątkę. Zrobiliśmy sobie takie jedzonko, proszę bardzo, do sosiwa serowo, proszę was, tutaj śmietanowego z indykiem, które Andzia zrobiła, dogotowaliśmy sobie ryż, tutaj mamy świeże warzywka, proszę bardzo, do tego jeszcze masło orzechowe, do tego orzechy, to my tak lubimy, trochę na słodko, trochę na słono, wiecie, no to jest Andzi porcja, to jest moja porcja, smacznego, dziękujemy, dobranoc, do jutra, pa. Dzień dobry, drodzy państwo. Jezu, kamerkę muszę podłączyć. Jesteśmy już we Francji, ruszyliśmy po drugiej. Andzia konsumuje śniadanko smacznego. Ja sobie tutaj nakładam. Audiobook leci, także szybkie śniadanko i lecimy dalej. Obserwując z niepokojem paskudną pogodę na zewnątrz, nie wierzyłam, że tego dnia uda nam się wyjść z kabiny. Mimo wszystko, wmawiając sobie, że nadzieja umiera ostatnia, przyszykowałam się do wyjścia i czekałam. Ku mojemu zaskoczeniu, tuż po 13 zaczęło się delikatnie rozpogadzać. Słońce nieśmiało wyjrzało zza chmur, wprawiając nas w doskonały nastrój. Na wszelki wypadek jednak, wzięliśmy ze sobą parasolki i ciepło się ubraliśmy, by nie prowokować powrotu choroby, która w ostatnim miesiącu nie dawała za wygraną, skutecznie psując wszystkie nasze plany. Ciągając jeszcze nosem, ruszyliśmy żwawo w centrum miasteczka Metz. Mimo niesprzyjającej aury, nieprzyjemnego wiatru i możliwości natrafienia na przelotne deszcze, już pierwsze widoki, na które natrafiliśmy, uświadomiły nas, że ryzyko, jakie podjęliśmy idąc w ten dzień, było całkowicie słuszne. Na pewno żałowałabym kolejnej zmarnowanej okazji, biorąc pod uwagę fakt, że pauza tutaj mogła nam się już nigdy nie trafić lub trafić nieprędko. Pierwsze, co rzuca się w oczy w tym urokliwym mieście, to ogrom świątyń, zabytków i budynków w przepięknym żółtym odcieniu. Zawdzięczają one swój kolor wapieniowi, z którego zostały zrobione, zwanego również słonecznym kamieniem. Jak już jesteśmy przy żółtym kolorze, to Metz słynie także z mirabelek. I co ciekawe, my w Polsce praktycznie nie mamy prawdziwych mirabelek. Nasz polski owoc, tak bardzo podobny do mirabelki, ale jednak zupełnie od niej odmienny, to tak zwana ałycz. Gdyby tak krótko podsumować różnicę między tymi owocami, to mirabelka jest słodsza, większa, a jej pestka z łatwością odchodzi od miąższu. Co roku w połowie sierpnia w Metz odbywa się festiwal trwający 2 tygodnie, poświęcony całkowicie temu ciekawemu owocowi. Obserwując z zaciekawieniem fantastyczne budownictwo Metz, miałam wrażenie, że przenieśliśmy się w baśniowe czasy, gdzie królowały smoki napadające regularnie na biednych mieszkańców miast i że zaraz będziemy świadkami, jak zza którejś ze strzelistych wieżyczek wyleci ziejące ogniem straszliwe smoczysko. Niewiele się pomyliłam, ponieważ legenda Metz mówi o siejącym zamęt w średniowieczu smoku zwanym Grauli. Uciśnieni ludzie nie wytrzymywali już obecności pokrytej łuską kreatury, niosącej postrach w mieście. Nikt nie śmiał nawet zbliżyć się do rzymskiego amfiteatru, siedliska zła, a może nawet i samego szatana. Święty Piotr czuł się w obowiązku, by pomóc mieszkańcom rzymskiej kolonii i wysłał świętego Klemensa, by ten raz na zawsze rozprawił się z siejącą postrach istotą. Siarczyste powietrze unosiło się nad miastem, a smok miał towarzystwo. Smutne bowiem byłoby mieszkać w ogromnym amfiteatrze, nie mając żadnego kompana,
więc zasiedliły się tam również jadowite węże. Święty Klemens ochoczo i rezolutnie kroczył do siedliska zła, ale nie za frytki. Układ był bowiem taki, że owszem, ujarzmi on smoka, ale tylko i wyłącznie, jeśli miasto przyjmie chrześcijaństwo. Cóż więc za wybór mieli bezbronni? Wystarczyło machnięcie na znak krzyża, by wysłannik apostolski oswoił sobie atakującego węża. Następnie święty Klemens ruszył na odsiecz bestii, ciągnąc ją na brzeg rzeki Sejl, rozkazał jej, by odeszła do miejsca, w którym nie ma ani ludzi, ani innych stworzeń. Tak oto raz na zawsze z miasta wypędzono okropne monstrum, a od X wieku stało się ono symbolem Metz. Górujący nad miastem okazały monumentalny budynek to katedra świętego Szczepana. Jej obecny wygląd zawdzięczamy połączeniu wybudowanego na przełomie IX i X wieku kościoła w stylu romańskim z inną XIII-wieczną gotycką świątynią. Mierząca 136 metrów katedra jest drugim pod względem długości kościołem we Francji. Jedna z trzech naw, zdecydowanie wyższa od pozostałych, bo sięgająca aż 42 metrów, sprawia, że kościół jest na trzecim miejscu pod względem wysokości wśród francuskich kościołów. Gotycka budowla sprawia wrażenie jednolitej pod względem stylu, mimo że wielokrotnie ją przebudowywano, dostosowując do panujących trendów architektonicznych. Jest to zasługa wspomnianego wcześniej bladożółtego kamienia wapiennego, z którego wykonany jest cały budynek. To była fascynująca wyprawa i mam nadzieję, że uda nam się tutaj jeszcze wrócić w bardziej sprzyjającą pogodę. Łącznie tego dnia przedreptaliśmy spokojne 14 km i zadowoleni z pomyślnego wypadu wróciliśmy do naszego autka. Serdecznie pozdrawiamy! Dobry, dobry wieczór, koniec weekendu, godzina 3.30, ruszamy, pełnia, lecimy, 316 km jeszcze. Drodzy Państwo, dzień dobry, jakoś o 3 w nocy wyjechaliśmy, dojechaliśmy i już panowie od razu wzięli się za rozładunek, no. Ustawiliśmy się pod taką rampkę sympatyczną. I tyle. Pierwszy rozładunek za niedługo podejrzewam będzie za nami, a potem jedziemy na drugi rozładunek. I zajebiście. Ładna pogoda. Coraz lepiej się czuję. Ale spokojnie. Nie, znaczy kusi mnie, żeby pobiegać, żeby zacząć ćwiczyć, ale póki nie będę faktycznie czuła, że cała ta wydzielina, wszystko jest wykaszlona. Właśnie. To się oszczędza. Owszem, zwiedzanie, tak, delikatne, ale z bieganiem jeszcze będę się wstrzymywać. Damy radę. To, żeśmy się rozładowali. Mamy jechać z tym na inny magazyn. No. Także zajebiście. To jest, uwielbiam takie sytuacje. Jak człowiek się fajnie ustawi, jak zajebiście wszystko już rampa, o kurwa, nie w tą stronę, w drugą. No. Jak się człowiek ustawi, wszystko już jest wyciągnięte, już myśli, że jest zajebiście, a tu się okazuje, że nie, że niepotrzebnie, ta cała praca była i inny magazyn, no ale... Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Drodzy Państwo, dawno nie mówiłem. Ogólnie to kręcimy się między magazynami, bo byliśmy na pierwszym magazynie. Jak Andzia Wam powiedziała, że musimy jechać na następny? Tak. No. Tutaj przyjechaliśmy na początku, pan się popatrzył na mnie jak na wariata, nie wiedział o co chodzi. Ja mu wytłumaczyłem, dobrze, że jesteśmy w Holandii, to mu po angielsku wytłumaczyłem, że byliśmy tu. Tu powiedzieli, że nie tu, że mamy przyjechać tu. Aha, okej, okay, ale on musi zobaczyć, co to za towar. No i zobaczył, co to za towar, okej, rampa 125. No, także tak. No powiem wam, taki nietypowy dojazd do miejsca meldunku. Jedziemy, kurczę, przez jakieś tutaj galerie handlowe po lewo, po prawo jakieś tutaj, proszę bardzo, biurowce. Krzywa kostka brukowa też jest, tak. No, trochę się pozmieniało względem meldowania na rozładunku w Skanii w Zwolę, no ale jesteśmy, tam już widać po prawej stronie duży parking dla ciężarówek, tam się trzeba najpierw zameldować.
Tak, no tak mi pan powiedział w biurze, dając mi mapkę. No, także tak wygląda sytuacja. Aha, i tutaj będzie wjazd chyba, nie? Tutaj, czyli gdzie? Only with destination. Poczekaj, no muszę zobaczyć. No tu jest wjazd. Jak to w Holandii, wszędzie ciasno, wszędzie na styku, kurde masz. Nie może być inaczej. No ale Holendrzy są fajni, bo oni ośkę skrętną mają w większości w naczepach. To sobie mogą manewrować po takich tych. Aha, i tutaj będę musiał pójść się zameldować. No dobra. Tak? W porządku. Chyba tak. No i dobra, to by było na tyle z rozładunku. W sensie czekamy, bo nie mamy numeru referencyjnego, a bez tego nie da rady się zameldować na rozładunek, także czekamy, aż dostaniemy takową, wtedy dopiero pójdę się zameldować. A skoro czekamy, to zrobimy sobie jedzonko, nie? No, także nie ma co marnować czasu, zobaczymy ile poczekamy, zobaczymy jak szybko ten rozładunek pójdzie. W ogóle jest plus, że tutaj przyjechaliśmy, w sensie, że tak się pozmieniało, bo przynajmniej jest jakiś parking, na którym można czekać i jest utwardzony, bo tak to tam pod firmą to była lipa totalna, nie dość, że było błoto, to jeszcze zawsze było pełno aut i było ciasno. Także no. No, więc sytuacja jest taka. Jeżeli widzicie taki tutaj krajobraz, czyli przygotowane wszystko do robienia jedzenia przez Andzie, to wiadomo, że będziemy wjeżdżali na rozładunek. Tak, ledwo się poszedłem zameldować, znaczy na referencję poczekaliśmy dosłownie chwilę. No i wjeżdżamy na rozładunek. Mapkę żeśmy dostali, także ja Andzie tutaj pokieruję zaraz fantastycznie. I pojedziemy. Rozładujemy. O, bo dusza jest tutaj, zobacz. O! Widzisz? O, widzę. Ciekawe, czy czynne? No a co? Toilet, toilet, dusze, dusze. No proszę. Miło, że jest toaleta. Otwarte, więc czynne, nie? Mhm. Tylko ciekawe, czy ten, no tam ktoś chyba chodzi do dusza nawet. Może być. No. W lewo, nie? Nie jedzie nic. Nie, z tej strony nic nie jedzie. Patrzcie, drodzy państwo, o ile wojskowych. Kurde, fajnie to wygląda. O, fajne. Proszę bardzo, Andzia zrobiła takie ratatuj, czyli... Jakie ratatuj? No śmieję się, po prostu tutaj mamy wszystko... Ratatuj jest tylko z warzyw. Tutaj mamy wszystko, co nam zalega w lodówce, czyli kiełbaska, kukurydza, papryka, gnocchi i wszystko w sosie takim śmietanowym? Śmietanowym. Nie, śmietanowo-pomidorowym. O, śmietanowo-pomidorowym, proszę bardzo. No, także tak to wygląda. Ja końcówki nie widziałem, jak Andzia tworzyła. Tu jest Andzi porcja, tam jest moja nawalona porcja. Także zjemy i zaraz będziemy jechać na załadunek do Francji. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a ty co? Nie wiem. Ale ty gadasz dobry wieczór, a przecież na mnie mówią, że ja z Ukrainy jestem. A, no to właśnie, przynajmniej na mnie zaczną. Od ciebie się odczepią. Moi drodzy, powiedzcie mi, czy ja mam akcent ukraiński? Mi się wydaje po prostu, że jak robisz lektora do tych filmików, to gdzieś tam czasami jak zaakcentujesz coś, to im już wszystko co akcentowane, to ukraiński akcent. Ale co ja akcentuję? W sensie co? Nic, wyraźnie mówisz po prostu. Za wyraźnie? Tak. Nie wiem. No ogólnie dojeżdżamy do załadunku, zobaczymy czy w ogóle w dobre miejsce jedziemy, bo ja tak po współrzędnych popatrzyłem, w sensie po opiniach, gdzie to trzeba na nocną bramę jechać, wiecie, takie tam, nie, różne dziwne chocki, klocki. No zobaczymy jak szybko Francuzi powiedzą, że to tu czy nie tu, jak szybko się załadujemy, bo trzeba wracać do tych, jedziemy ogólnie, jak się załadujemy. No, mamy godzinę 20.42, czyli prawie 21, a czas pracy mamy do godziny 20 po północy. Taka heca, taka sytuacja, no. Moi drodzy państwo, przyjechaliśmy z tamtego miejsca, które niby było dobre, na te miejsce, które niby nie jest dobre. I będziemy jechać na jeszcze inne miejsce. Chyba. Co z tego, że teraz będzie trzeba kurwa tyłować do ronda, nie? Zniechy kurwa się poustawiały tak, że nawet nie ma jak się zawrócić.
Dawaj, cofaj, bo zanim ich się więcej nie wtedy. No, niestety, takie manewry, moi drodzy państwo, po nocy. Trzeba cofać do ronda, bo sobie jełopy na zatoczce, która jest do zawracania przed bramą, parking zrobiły, no i co poradzisz? Niestety nie poradzisz. Trzeba tyłować do ronda. Drodzy państwo, podstawiamy się. Kazali, to się podstawiamy. Moi drodzy państwo, jakbyście się zastanawiali, jak są tychy po francusku, to tychy po francusku to są tysi. Gdzie ten Damian jest? Mówił mi w żółte linie, ale ja go w ogóle nie widzę. Miał stać gdzieś. Aha, okej. Co za chłop. A, to ja widzę te żółte linie, o Jezu Maria. Moim zdaniem chyba się muszą wcelowało. No, chyba tak. Jeszcze tam ślepa jestem, bo strasznie takie wytarte są, niewyraźne. Macha, dobra, czyli chyba jest dobrze. Chyba jest dobrze, chyba jest równo. Tylko nie wiem. O, już, dobra. Okej, okay, robimy załadunek. Jeszcze mam, zostało 2 godzinki do jazdy. Jesteśmy załadowani. Znaczy ja policzyłem wcześniej, mogłem dopiero wcześniej sprawdzić, kurde macie. Wyjechaliśmy, Damiano policzył, ale w papierach nie sprawdził, ale wyjechaliśmy tutaj i po prostu na spokojnie sobie wszedł jeszcze raz i sprawdził papiery i się okazało, że za dużo jest. Za dużo jest, a w papierach jest za mało. W sensie, no musi papiery zmienić, bo ten cały towar był dla nas, nie? Nie wiem jak on liczył, jak to ładował. Wpisał ile? 43, o jeden rządek za mało wpisał. No właśnie. A 47 powinno być? Tak, mamy 47 załadowane. No, także źle policzył i no i się zawijamy na rondzie i wracamy z powrotem, żeby po prostu zmienił papier. Dobra, drodzy państwo, godzina 25. Tutaj mamy 1362 km do tych. No, generalnie chcemy na pauzę 9 dojechać do domu, do nas. Nie wiem, jak to wyjdzie. Mamy nadzieję, że dojedziemy, więc generalnie byśmy stanęli tutaj sobie gdzieś na strefie przemysłowej, bo byłoby bezpieczniej, ale chcemy dojechać do domu, więc jeszcze podciągniemy tą, no, to tą godzinkę. No, będziemy jutro przez... Pewnie jutro będzie korek za korkiem. Właśnie, przed świętami korki i tak dalej, więc będziemy robić... No, będziemy jechać ile wlezie, nie? Żeby dojechać, żeby sobie... Chcemy też 9 w domu ukręcić, żeby przed świętami już pranie porobić, wiecie, żeby się przyszykować. Zresztą imprezę mamy firmową, ogarnąć wszystko, więc jutro mamy trochę... No, w ogóle mamy presję, żeby to rozładować, żeby było dobrze, nie? Dla nas. No. Tyle. Dzień dobry, plandeka cała, kotły nieruszone, czyli w Belgii można to uznać za sukces, no, że tak powiem. Ogólnie ruszamy, 1292 km do celu mamy. Zanim ruszymy, w sensie zanim ruszymy, to wstaliśmy wcześniej, ja zrobiłem placuchy na śniadanie, tutaj proszę bardzo. Takie o smaku piernikowym z borówkami w środku, później sobie nałożymy, bo jeszcze zaraz zajedziemy na toaletę. Tutaj proszę bardzo, Andzie ma w potrzebie, jest temu trzeba pomóc.
Dziękuję. Tak. No i zanim wstaliśmy, to pokazywało pół godziny ponad korka na Antwerpie, czyli to jest taka godzina murowana stania. Na szczęście już jest tylko 9 minut, także spoko. Mam nadzieję, że uda się przejechać, bo zobaczcie, ile mamy do celu, a trzeba dojechać. Trzeba dojechać na Śląsk, także no, wiecie, na tych czasach pokazuje niby 16 godzin, ale to wiecie, jak to będzie. Niemcy do przejechania, Belgia do przejechania, no. Takiego bicia się z myślami, powiem wam, dawno nie miałam. A już wam tłumaczę, o co chodzi. Generalnie jedziemy się rozładować do tych. I potem nie dojedziemy na bazę, bo nie starczy nam czasu, trzeba będzie kręcić dziewiątkę i dopiero po dziewiątce jechać na bazę. I dojedziemy do tych, rozładujemy się, rano przyjedziemy, mam nadzieję, że zdążymy, fajnie by było do domu. Tam wykręcimy sobie pauzę i pojedziemy na bazę. I my mamy, to już wam na początku miesiąca wspominaliśmy, imprezę firmową na bazie, znaczy na bazie, no ona jest w hotelu w Legnicy i generalnie mamy w aucie, w naszej osobówce przyszykowaną kieckę, garnitur, wszystko wyprasowane. No ja też sobie łaziłam specjalnie na solarium, wiecie, żeby trochę koloru nabrać do kiecki. I no przygotowywaliśmy się na to. Damian nawet sobie barbera ustawił na tą dziewiątkę w domu, więc fajnie, bo nawet przed chwilą udało mu się zadzwonić i to po prostu ogarnąć. Ale wiecie co, stwierdziliśmy, że nie jedziemy. W sensie, to by musiało wyglądać tak, my zawsze zjeżdżamy do domu, czyli na przykład jakbyśmy zjechali w środę, no nie wiem, tam w południe, dajmy na to godzina 14, to by była albo 12, w środę, to we wtorek o godzinie 14-12 byśmy musieli wyjeżdżać w trasę. Bo tak to jest, że na 6 dni przyjeżdżamy do domu i siedzielibyśmy środę i siedzielibyśmy bez sensu czwartek, czyli 2 dni by nam odpadły na jakąkolwiek, na cokolwiek, wiecie, w domu. Po to, żeby iść na 4 godzinki na imprezę, bo tyle gdzieś byśmy byli, od 19 do 12. I potem wrócilibyśmy do domu. W piątek mam już umówionego konia, że jadę na jazdę. Potem mam urodziny. Dobrze mówię? Tak, w sobotę mam urodziny. Ostatnia dwójka z przodu. Kurwa, ale mieszę o to. Potem jest 31 i też wtedy będzie jeden dzień wolnego dla nas. Pierwszego w śmigu zdingu znowu koń, a drugiego już byśmy wyjeżdżali w trasę. I tyle by było z tego wszystkiego, czyli mielibyśmy 3 dni w domu. Trzy? No trzy. Mam i to nie, bo 2 dni byśmy spędzili na oczekiwaniu na imprezę, która by trwała 4 godziny, nie? Bez sensu. I moglibyśmy znowuż zrobić tak, żebyśmy pojechali do domu i byśmy potem przyjechali na tą imprezę. Ale to jest 230 km, 230 w jedną, 230 w drugą, 230 w jedną, 230 w drugą. No też jest bez sensu, nie? Więc stwierdziliśmy, że po co. Tym bardziej, że ja na tą imprezę poszłabym tylko dla tych par, które wy już widzieliście. 3 pary są, dla których byśmy tam poszli, nie? A tak, większa część osób raz, że ich nie znamy, a druga część osób jest taka, że nas nienawidzi w firmie. Mamy bardzo dużo osób, które nas nienawidzą w firmie. Więc to by było takie, no pójście dla paru osób, i patrzenie się na te wszystkie nienawistne twarze. Po co? W sensie, po co się pchać w miejsce, gdzie no większość ludzi będzie patrzyła się na nas krzywo. Zresztą my w ogóle nie lubimy imprez, nie lubimy, no nie wiem, jak to nawet ująć. Na wesela nigdzie nie chodzimy. Sami byśmy nie chcieli wesela. Więc takie imprezy są po prostu nie dla nas, nie? Więc to by było tylko po to, żeby przejść się po prostu do tych osób, które bardzo lubię i szanuję od nas z firmy. Ale no i to by było tylko na 4 godziny. Bez sensu. Po prostu to by było bez sensu. Dlatego stwierdziliśmy, że dobra, nie ma sensu iść tam tylko po to, żeby się pokazać. Nie mamy takiej potrzeby, żeby, nie wiem,
dobra decyzja. No to jest decyzja podyktowana naszym odpoczynkiem. Tym bardziej, że my jeszcze jesteśmy niedoleczeni. Jak słyszycie, ja cały czas gadam przez gardło, nos, ja nawet nie wiem, przez co ja gadam. Ja cały czas mam tam zawalone. Ja cały czas kaszlę, ja cały czas to odkrztuszam i Damian tak samo, nie? Damian też ma zawalone. I Damian też ma kaszel, katar, więc na siłę lepiej chyba mi się wydaje, żeby posiedzieć w domu, wygrzać się, wyleczyć porządnie, żeby po świętach w trasę może pojechać już zdrowym. Nie wiem. A co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu, czy ja robię błąd, czy nie. No ale iść gdzieś, gdzie w sumie się nie chce iść, to po co? O, Andzia moja za kierownicą. Jedziemy sobie po Niemcowni. No, i żeby nie tracić czasu, za chwilę, za jakieś 40 km, 37 dokładnie, będziemy zjeżdżali do Laciat Blue, to ja podgrzewam tutaj, proszę bardzo, boczniaki, to są w sosie orzechowym, tylko z zakręconych słoików, tylko niech was nie zmyli, bo ja tutaj dolałem troszkę wody, bo ja do tego dogotuję makaron udon. Chyba tylko troszkę za dużo tej wody wlałem. No i taki będziemy mieli taki, mam nadzieję... Coś a la zupkę. A la zupkę, tak, z boczniakami i z makaronem udon. Ja będę sobie akurat zje, jak ja będę odbył dolewał. Dobra, zanim dojedziemy do CPN-u, to będę próbował zjeść, chociaż nie jest łatwo na tej płytówce tutaj. Albo się pooblewam, albo sobie zęby powybijam. Ale powiem wam tak, w smaku jest dobre, bo sobie chlipłem tak już łyżeczkę. Boczniaków kawałki duże, widzę, że jest papryka nawet, także spoko, spoko, fajne. Zobaczcie, fajnie to wygląda, taką zupkę trochę poczyniłem z tego. No, z makaronikiem udon. Państwo, wjeżdżamy na rozładunek w Tychach. Mówię po cichu, bo Andzia śpi. Wcześniej spałem ja. No, taka sytuacja. Dobra, jesteśmy rozładowani. Drodzy Państwo, szybko wrzucam graty, lecimy. Bo czas pracy do 6.30, mam 5.10. Taka sytuacja. Szybko, sprawnie, fajnie poszło. Dzień dobry i moje hasło, drodzy Państwo. Jesteśmy w Zabrzu, pauza 9, ładnie, słonko świeci, ptaszki ćwierkają. Kurde, wiosna, proszę ja was, zobaczcie. Globtroterka, kuźwa, dwa plecaki, aparat. Tutaj są torby z ciuchami, ogólnie stoimy prawie, że pod domem. A dlaczego prawie, że, to może mi się uda wam pokazać. Dlaczego nie stoimy bezpośrednio pod domem. Ale podejrzewam, że to mi się uda pokazać, jak będę na pusto wracał po raz drugi do auta tutaj, żeby nasze graty zabrać. No, a już was śpieszę z wytłumaczeniem, czemu autko stoi 300 metrów od domu. No może z 500. Bo przed samym domem, wjazdem, mamy taki mostek. 3,5 metra na środku, 3 metry wysokości po bokach. Auta, które mają około 3,7 metra, przechodzą. 3,8 chyba. Ale my mamy równo 4 metry i ja nie będę ryzykował, bo raczej na pewno nie przejdziemy wysokościowo. Tak więc autko stoi tutaj. Ja już niosę czystą pościel do autka, zostawię, później się ją tylko obleczę. No i po pauzie pojedziemy, zostawimy auto na bazie i wracamy do domu. Także taka sytuacja. Na pauzie 9 się zrobi pranie. Elegancko, fajnie. No ale blisko jest, mówię, no z 500 metrów jest autko, zaraz zobaczycie, za winklem sobie stoi. Jakiś plan dekosz. Ja to się śmiałem, że panu Wieśkowi, który lokalnie jeździ na zatoczkę sobie na pauzę zajeżdża, to miejsce zajęliśmy. Bo może tak być. Nie mówię, że nie. No, a proszę bardzo, autko sobie tutaj stoi, nikomu nie przeszkadza. Cisza, spokój. Znaczy ruch teraz duży, ale... Cisza, spokój, że nikomu nie przeszkadza, no. W nocy bym się bał tutaj auto zostawić, bo jest ciemno strasznie. Nie ma tutaj żadnej latarni. Nieraz żeśmy tutaj zajeżdżali, żeby się wykąpać w domu, co żeście widzieli. Ale kompletnie to jest ciemno, strasznie ciemno, nie ma żadnej latarni. A w dzień to nic się złego tutaj nie stanie. Tym bardziej, że to tylko 9 godzin i będziemy jechać na bazę. No, tak więc tak to wygląda. Dobra. Pranie częściowo zrobione, 3 suszarki, proszę bardzo. Tam jedna z bielizną, tutaj i dwie trzy ściuchamy. Nogi. Nie, 3 kończyny. I 3 kończyny Andrzej już też zrobiła, w sensie pazurkowe. Dwie ręce? Nie, jak? Jedną rękę i dwie nogi, nie? Tak. W sensie zrobiłam, a widać to w ogóle? Widać. Nie, to ja zdjęcie, no gdzie? Wielkanocne. No, a masz inne rączki. Ja fryzura fresh, nie widać tego, bo się spociłem. Kurde, 25 km dzisiaj rowerem zrobiłem. Tam się kończy, jak osobówka jest na bazie. Tak, najdłuższy dystans chyba od łoho ho. Od paru lat, no.
Tyłek boli, nogi bolą. No ale nic, dobra, jedziemy na bazę, nie? Jedziemy do autka, jedziemy na bazę. Dziewiąteczka minęła. Ta minęła i za parę godzin wracamy do domu. O, i proszę bardzo. Tu ktoś świeży, pościel też świeża, od razu żeśmy zawlekli. Oblekli. Ojeż. Musiałem się do pościeli odświeżyć, no jak to tak, pościel świeża, ja nie świeży. Nie, no generalnie wiecie, no skoro jesteśmy tutaj już w domku, to jedna poszła do prania, a tą po prostu dałam przy okazji Damianowi, żeby ogarnął. No to zawsze mniej roboty jest, zanim wyjedziemy. Nie? Tragedia. Moi drodzy, proszę bardzo, zakupy świąteczne już zrobione, a tutaj suchy prowiant już zakupiony w trasę od razu. No co? Że się będziemy pierdzielić? He? Przejdźcie. No a co się pierdzielić, tak jak mówisz? No a generalnie tam się tankuje. Kurka, budka. Pierwszy raz tak szybko się wypakowaliśmy. Teraz ja tylko jeszcze raz dwa dokumenty na szybko napiszę. W sensie tankowanie wpiszę i do domku. Do domku! Trzeba zobaczyć jaka czwórka jeszcze, bo korki były jak jasna cholera. Moi drodzy Państwo, dzień dobry. Jak zwykle na powrocie do domu bierzemy się za pozdrowienia. Najpierw mam pozdrowienie od Damiana Krause, WV4CE. Witam, pozdrowicie mnie na odcinku pozdrowienia dla mnie z Pleszewa, także pozdrawiamy Ciebie, Pleszów oczywiście i wszystkich naszych widzów. Błażej Knasiak. Ach. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Andzia, dużo zdrowia, pogody, ducha i wiecznego uśmiechu. Jakbyście robili pozdrowienia, to nie zapomnijcie o mnie. W życiu i bardzo dziękuję. W żadnym razie. Tak, i bardzo dziękujemy za wszystkie wiadomości. Mateusz napisał do nas, że prosił pozdrowienia dla Mateusza ze Szczecinka. Także pozdrawiamy Ciebie, Mateuszu ze Szczecinka i w ogóle nasze strony, no bo my pochodzimy z Czaplinka, Damian Czarny Małe, więc to są nasze strony takie, no jak to powiedzieć... No, rodzinne, tak. Także pozdrawiamy Szczecinek i całe nasze rodzinne strony i oczywiście Ciebie, Mateuszu. Cristiano Feliciano, tak z włoskiego brzmi. Tak. Proszę pozdrowić od TikToka miasto Biłgora i mieszkańców małego miasteczka na Lubelszczyźnie. TikToka, już odruchowo TikToka przeczytałem. Miasto Biłgora i mieszkańców małego miasteczka na Lubelszczyźnie. O, Lubelszczyzna to tak jak ostatnio... Przypadek? Nie sądzę. Ostatnio w poprzednim odcinku bodajże wspominaliśmy, że chcemy się wybrać na Lubelszczyznę Na urlop, na Roztocze, tak, także fajnie. Robert Matysek napisał: witam, chciałem Was pozdrowić, a także widzów Waszych, oglądam Was od kiedy polecił Was Kudłaty TV i nie żałuję, robicie przezaj fajne filmy, oby więcej takich filmów, pozdrawia kierowca chłodni. W ogóle miło, że Kudłaty TV nas polecił, naprawdę bardzo miło, no. Kurde, powiem Wam tak, my przez to, że się zajmujemy tymi mediami społecznościowymi, ja nie mam czasu oglądać innych twórców, a szkoda, bo jedyną moją taką dodatkową rozrywką to są audiobooki podczas jazdy. A tak? Ja kompletnie nic nie oglądam, żadnych filmów i tak dalej, chyba że się maluję i kątem oka gdzieś tam ten film oglądam, leci w tle, czy jak jemy. No. To też czasami jakiś film włączymy, ale tak, to nie oglądamy niestety innych twórców właśnie przez to, że nie mamy czasu, nie? W pracy zapierdziel, potem zwiedzanie, gotowanie i tutaj te media, nie? I to jest, można powiedzieć, że jedyne nasze życie. Trochę smutne to jest, ale nam się dobrze tak żyje. No. Kiedyś jeszcze będzie ten czas wolny, żeby sobie posiedzieć po prostu i polenić się i porobić jeszcze inne dodatkowe rzeczy. Także jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Roberta, dla wszystkich widzów, no i oczywiście dla Kudłaty TV też. Darek Binia. O, długie. Długie. Lecisz. Tak. Biorę głęboki wdech i lecę. Dobrze. Jesteście super ludźmi, a zarazem parą. Zwiedzacie cudowne miejsca w Europie. Sam pracuję jako kierowca w pojedynczej obsadzie i patrząc, co niektórzy Wam wypisują, że się nie da, bo tak, bo srak. Owszem, da się, trzeba chcieć, tak jak ja. Andzia powiedziała w jednym z Waszych filmików, zamiast
spijać browara, lecieć coś zwiedzić i da się. Trzeba chcieć, szacunek dla Was i ogromne pozdrowionka. Jeśli można, w Waszym filmiku chciałbym pozdrowić Was, moją narzeczoną Darię, synów Maksymiliana, Jonasza i Emanuela oraz moją córkę Magdę. Pozdrowionka również dla Was, szerokości i powodzenia. Ale jakie ładne w ogóle imiona! Jak mi się podoba teraz, że są takie inne imiona, wiecie, wyjątkowe. Bardzo mi się to podoba. Maksymilian, Jonasz i Emanuel. No. Ładne, ładne. Także pozdrawiamy Cię, Darku, pozdrawiamy Twoją narzeczoną Darię, synów Maksymiliana, Jonasza, Emanuela i córkę Magdę. Tak. Łukasz Korski napisał: witam w ten słoneczny dzień, mogę mieć prośbę, aby Pani mnie pozdrowiła na kanale, życzę miłego dnia. Łukasz Kordunowski. Także Łukaszu, wszystkiego dobrego dla Ciebie, oczywiście Ciebie pozdrawiam, ale nie Pani, no Boże drogi, ja wiem, że ja jutro kończę 29 lat, Boże, ostatnia dwójka z przodu. Jezu, jak ona to przeżywa. Tak, bo kurwa, to jest ostatnia dwójka, to jest smutne. Jeszcze nie mam willi. Jakby była już willa, to bym wtedy nie narzekała na swój wiek, ale że jeszcze nie ma willi, to będę narzekała, póki tej willi nie będzie, a wtedy to już mogę się starzeć, wiecie, o co chodzi. Także wszystkiego dobrego, Łukaszu, dla Ciebie. I nie Pani, ja jeszcze młoda dupa jestem. Robert Świątek, 7322. Pozdrawiam swoją dziewczynę z września, jest pielęgniarką, bardzo ją kocham. Robert z Poznania. No jak miło. Pozdrawiamy Cię, Robercie, i Twoją narzeczoną dziewczynę. Dziewczynę, tak. Zaspoilerowałem już może. Pani pielęgniarka. No, także w ogóle pozdrawiamy całą służbę zdrowia, Panią pielęgniarkę i oczywiście Ciebie, Robercie. Tak. Piotr Michałowicz, hejka. Proszę o pozdrowienia dla Kasi, mojej narzeczonej, i mej skromnej osoby. Pozdrowienia z Holandii dla Was, dla kompanów z zachodniopomorskiego. Ja mieszkam w Stargardzie, a Kasia w Resku, niedaleko Łopsa. O Jezu, to same nasze strony widzę tutaj. 11 marca mieliśmy 4. rocznicę bycia razem, dlatego proszę o pozdrowienia dla niej szczególnie. Ojeju, także... oczywiście dla Kasi wszystkiego dobrego, jak najwięcej wspaniałych lat wspólnych z Piotrem. No i co? No i pozdrawiamy nasze no, rodzime strony, zachodnie Pomorze. Pingwin 0278. Zróbcie specjalne pozdrowienie dla wszystkich kierowców, co będą na imprezie Ritexu, dla tych, co będą i nie. Ja też będę, przedstawię się. Znacie mnie. Ale nas nie było. Kuźwa, ale nas nie było, tak. Stwierdziliśmy, że po prostu nie ma sensu, bo byśmy musieli 2 dni na bazie stać. To by 2 dni minęły, a jesteśmy 6 w domu. To by 4 dni tylko w domu były i trzeba byłoby się zbierać. A kolejna sprawa, że my niedoleczeni jesteśmy. Zresztą słychać, non stop ciągamy nosem, non stop chrząkamy. No bo to jeszcze jest niewykrztuszone, to cały czas tutaj siedzi, zalega i jeszcze trochę czasu minie, zanim do końca wyzdrowiejemy, więc nie było sensu po prostu się męczyć i wróciliśmy do domku. No kiedy indziej może będzie możliwość, żeby... Bo wiecie, jakbyśmy wrócili w czwartek po południu, no to nie byłoby problemu, bo co nas zbawi te 4 godziny dłużej, żebyśmy sobie tam pojechali, chwilę pobyli i wrócili do domku. No ale niestety to by trzeba było 2 dni czekać. 2 dni, no to już... No 2 dni. MTB, pozdrowicie mnie na filmie, mam rękę złamaną, proszę bardzo, jestem Waszym fanem. Bardzo nam miło, że jesteś naszym fanem, ale kurde, dużo zdrówka, Jezu, ręka złamana. Niech się dobrze zrośnie. Niech się dobrze zrośnie, tak, i wszystkiego dobrego dla Ciebie. I to wszystko, moi drodzy, z pozdrowień. Jeżeli macie ochotę na takie pozdrowienia na odcinku, to my cały miesiąc zbieramy. Możecie pisać do nas na Instagramie w wiadomości prywatnej, na Facebooku w wiadomości prywatnej, na TikToku w wiadomości prywatnej, czy na maila. Wszystkie linki do tych mediów społecznościowych zawsze są w każdym opisie filmu, więc śmiało tam możecie szukać. I możecie pozdrawiać kogo chcecie, przyjaciół, znajomych, rodzinę, wszystkich tak naprawdę, i co miesiąc zawsze na powrocie do domu po prostu my to zbieramy i czytamy. Od nas chcieliśmy Wam życzyć oczywiście zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka, mokrego dyngusa i spędźcie te święta tak jak chcecie, bo wiadomo, nie każdy je obchodzi, nie każdy ma inny zamysł na te dni, a my Wam życzymy po prostu tego, żebyście spędzili je jak najlepiej. Wesołych świąt!